Jak pamiętam od dzieciństwa, tak naprawdę żyłem marzeniami i iluzjami, że za wzniesieniem będzie coś, co mnie zaskoczy, coś, co będzie fascynujące, coś, co będzie odkrywcze, coś, co mi pokaże coś fajnego. Nie interesowało mnie normalne, codzienne życie. Interesowały mnie tylko mocne i fascynujące wydarzenia. Cygan to imię, czy...? Imię, zawód, wszystko. Cygan. Cygan nie ma ojczyzny. Wszędzie mam. To dlaczego tak wędruje? Bo tęsknię. A ty za czym tęsknisz, Cygan? Żeby latać jako pilot. Ale najpierw się zakochać. Od bardzo młodych lat uciekałem od rzeczywistości. Rzeczywistość była smutna, a ja chciałem mieć tę namiastkę raju, namiastkę wtedy bogactwa, namiastkę Ameryki. Nawet jeżeli ona nie była realna, to na przykład po dragach czy po alkoholu czułem się lepszym człowiekiem. No, czułem się bardziej interesujący, czułem się śmielszy. Narkotyk jest atrakcyjną substancją w pewnej fazie, bo niweluje to, z czym ludzie mają problem. Niweluje ich poczucie nieśmiałości, poczucie niespełnienia, poczucie niemożności. Daje tę energię, której bez narkotyków musimy inaczej ją wydobyć. I to wymaga większej pracy. Natomiast narkotyk niweluje pewien obszar wrażliwości, wycina pewne pasmo, a więc to, co w takiej normalnej ścieżce dochodzenia do, w cudzysłowie, sukcesu jest ciężką pracą, narkotyk pozwala na osiągnięcie stanu spełnienia czy uspokojenia w dosyć szybki chemiczny sposób, natomiast nie bezkarny. Ja bardzo, bardzo łatwo i bardzo miękko wchodziłem w różne historie, w różne używki, w narkotyki i w alkohol. Myślałem, że powinienem poznać, doznać różnych historii, i dobrych, i złych, po to, żeby być silniejszym, odporniejszym człowiekiem, żeby poznać życie. Byłem jak kameleon. Potrafiłem z kibolami rozmawiać jak kibol i wtedy zachowywać jak kibol, więc pić z nimi piwo tak jak kibol. Że jak spotykałem się z ludźmi, którzy palą marihuanę, to ja też muszę zapalić marihuanę po to, żeby zobaczyć, w jakim oni świecie żyją. Chciałem ich tego doznać. Jak to było za mało, ktoś powiedział, to miękka gra, to sięgnąłem po ciężkie dragi. I tu, dopiero w tym momencie dotarło do mnie, że gra się tak naprawdę skończyła. Że to nie jest już zabawa żadna. Że tak naprawdę od tego momentu już przegrałem. Przegrałem w momencie, kiedy sięgałem po heroinę, czy sięgałem po amfetaminę. Byłem świetnym farmaceutą. Śmieję się teraz z tego, ale tak to właśnie było. Regulowałem swoje emocje, swoje życie, swoje działania regulowałem z różnymi specyfikami. Jak było mi bardzo smutno, to paliłem marihuanę. Jak byłem śpiący i trzeba było, żebym przejechał 500-600 km samochodem, to brałem kreskę czy dwie kreski amfetaminy. Kiedy po tej amfetaminie nie mogłem zasnąć, a wiedziałem, że już nie śpię dwie czy trzy doby, to paliłem hel. I zasypiałem na chwilę.
Później znów się budziłem i znów potrzebowałem czegoś, żeby znów się obudzić i ruszyć dalej w drogę. Tak naprawdę non-stop w biegu, w drodze i non-stop. Non-stop w lęku tutaj. W Warszawie mieszkam około 10 lat. Warszawa dzieliła się dla mnie na setki, nie wiem, czy nie tysiące miejscówek, miejsc. Miejsc, w których mogłem się schronić. Miejsc typu kible w restauracjach, kible w jakichś instytucjach, śmietniki, cmentarze, miejsca ustronne, w których mogłem się schować, w których czułem się bezpiecznie. Kiedy przejeżdżałem z jednego miejsca na drugie, to tak naprawdę ja niczego po drodze nie widziałem. Ja po prostu uciekałem z jednego miejsca do drugiego. Uciekałem przed wszystkim, uciekałem przed ludźmi. Wstydziłem się ludzi z pracy, bałem się policji. Byłem jakby w podziemiu. Ja miałem swoją podziemny świat, partyzantkę. Uprawiałem partyzantkę w mieście. Non-stop byłem na przyczajce, non-stop przed czymś uciekałem. Kiedy docierałem do tego miejsca, zamykałem się w kiblu, miałem chwilę oddechu, wtedy brałem. Kiedy wychodziłem, znów udawałem przed całym światem, że muszę coś zrobić, że jestem normalny. I właściwie czas dzielił mi się od miejsca do miejsca. Ja w tym momencie te demony tych miejsc, ja te miejsca widzę nadal. A te miejsca mnie się jarzą, no właściwie codziennie. Grałem w Opolu i grałem w Warszawie. Jechałem z Opola ze swoją córką. Stosią jechałem z Opola. Była godzina 11-12 w nocy. Mimo że następnego dnia rano miałem z powrotem spektakl w Opolu, ja musiałem przyjechać tutaj, żeby się zobaczyć z dealerem. Ona zasnęła, wszystko było w porządku. Dojechałem na godzinę jakąś 12, pierwszą do Warszawy. Ale nie mogłem się spotkać z nim, bo on bał się wyjść z domu, więc miałem do wyboru albo pójść do niego po działkę i zostawić dziecko w samochodzie, albo zostać i nie wziąć tej działki. Poszedłem oczywiście. Drzwi były pozamykane, uchylone było okienko tylko. Nie zapomnę, jak wróciłem, to ona się obudziła i była przywarta do... To była jesień, zimno było bardzo. Płakała. Miała rączki zawieszone na tym kawałku szyby w okienku. No wtedy dla mnie dotarło do mnie. To były takie przebłyski, kiedy docierało do mnie, co ja tak naprawdę robię, co ja naprawdę wyczynię, co ja naprawdę robię ludziom, dziecku swojemu. Ale i tak, w takich nawet momentach, najważniejsze było to, czy będę miał. Czekałem tylko na to jedno. Reszta była nieważna. Nieważne były konsekwencje, nieważne było to, co po drodze, nieważne były straty, nieważne było, że spaliłem sobie skórę. Nieważne były choroby, nieważny był ból. W tym momencie obsesja była jedna. Tylko to było ważne. To, a później to jakoś tam będzie. Pamiętam, córka Tośka kiedyś do mnie
przyszła i zapytała: tato, ale ty nie umrzesz, prawda? I nie wiedziałem, co jej odpowiedzieć. Wcześniej chciałem umierać. Ja chciałem samobója sobie strzelać, raz, drugi, trzeci. A kiedy realnie dotarło do mnie, że mogę umrzeć w każdej chwili, że mam rozwaloną wątrobę, że mam rozwaloną trzustkę i że właściwie w każdej chwili mogę zasnąć i się nie obudzić. Miesiąc wcześniej bym zrobił wszystko, żeby to życie, które zamykało mi się, droga mi się zamykała, i żeby to zamknięcie i ten koniec nastąpił jak najszybciej. Jak najmniej bolało i jak najszybciej, żeby się zakończyło. Tak w momencie, kiedy poczułem, że to następuje, no to naprawdę zachciało mi się żyć.